Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Panie Boże, wysłałeś świętego Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie, za przykładem świętego Jana, który został umęczony za prawdę i sprawiedliwość. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie Chrzcicielu, Bóg powołał Ciebie, aby przygotować drogę do zbawienia świata. Poprowadź nas do pokuty i nawrócenia. Oczyść nasze serce ze zła i grzechu, bo chcemy być godni naszego Pana. Święty Janie Chrzcicielu, Ty miałeś przywilej chrzcić Syna Bożego w wodach Jordanu. Zdobądź dla nas obfitość darów Ducha Świętego i poprowadź nas drogą zbawienia, trzeźwości i pokoju. Święty Janie Chrzcicielu, który swoją abstynencję praktykowałeś przez całe życie, pomóż nam, abyśmy w naszej Ojczyźnie doczekali czasów, w których alkohol i używki przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla nas wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swojego i naszych rodzin. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych pragnienie życia bez alkoholu i używek, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. Módlmy się do Pana Boga. Panie, modlę się za trzeźwość i łaskę nawrócenia. Zobacz, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie. Pomóż im i daj im siłę. Daj im choć odrobinę dobrej woli. Okaż im miłosierdzie. Niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu. Boże, po trzykroć święty i miłosierny, w Tobie, Panie, ucieczka nasza. Niech wstydu nie zaznamy na wieki. Wyzwól nas i ratuj w Twej sprawiedliwości i nakłoń ku nam swoje ucho i ześlij ocalenie. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Wasze rodziny. Niech poprowadzi Was do prawdy i nawrócenia. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Szczęść Boże!